Cześć, witam Was w Cox TV. Jak widzicie na tapecie mamy znów Might and Magic Duel of Champions. Po moim ostatnim poradniku dla absolutnie początkujących doczekaliśmy się kilku aktualizacji i teraz tamten mój filmik już jest trochę nie na czasie, więc postanowiłem dorobić pewną do niego aktualizację. Zmian jest wiele, niektóre są całkiem spore. A pierwszą z nich znajdziemy już na ekranie wyboru nagrody, który pojawi nam się zaraz po logowaniu. Jak widzicie, nie ma już dwóch ekranów wymień na gotówkę i powiększ swoje nagrody. Został tylko wymiana na gotówkę teraz. Gdy potwierdzimy to, nagroda dzienna, która nam przysługuje tego dnia, jest nam od razu dodawana do naszej puli. W tym wypadku jest to złoto, więc nie tracimy przynajmniej nagród, gdy powiedzmy zapomnimy się zalogować. Ale to nadal nie powoduje, że nie opłaca się logować codziennie, bo i tak nam się wtedy zresetuje licznik, gdy się nie zalogujemy i stracimy szansę na lepsze nagrody czy na dzikie karty siódmego dnia. Dobrze, potwierdzamy. Jak widzicie, złoto się powiększyło. A tak wygląda teraz nowy ekran główny. Parę zmian tu zaszło. Zacznijmy od tych takich może mniejszych, a jest nią ekran powiadomień, który teraz nareszcie jest nieco większy i da się przeczytać wszystko, co jest napisane, co w poprzedniej wersji wcale takie proste nie było. Kolejną zmianę widzimy przy zadaniach dziennych. Teraz widzimy tylko ich nazwę oraz to, ile nam jeszcze pozostało elementów do wykonania. Jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś więcej, klikamy w szczegóły. Tu mamy teraz opis i możemy również odrzucić dane zadanie, które nam powiedzmy nie pasuje. Spróbujmy kliknąć, zobaczymy, co się stanie. Porzuciłem zadanie. O, zostało wymienione, jak widzicie, na inne. Wygraj dwa pojedynki z Inferno. Z tego, co wiem, nie powinno się już dać odrzucić tego drugiego zadania. Ale możemy spróbować, zobaczymy, co się stanie. O. Nie, to zadanie dobrane i nie można go odrzucić, widzicie, więc jedno zadań można sobie, pewnie każde z tych trzech można sobie odrzucić, ale tylko, że tak powiem, raz. Właśnie pewnie te zadania z turniami przez początkujących graczy przynajmniej będą odrzucone najczęściej. Dalej pojawiła się mała zmiana tutaj. Zamiast pojedynku rankingowego mamy teraz szybką grę. Kliknijmy sobie tutaj, bo tu są jedne z największych zmian. Także po pierwsze, nie ma już ekranu wyboru formatu standardowego czy open. Teraz to się znajduje tutaj w zakładce format i możemy sobie wybrać, co chcemy. Ale zmiana najważniejsza jest tutaj. Od tej pory możemy grać sobie w pojedynki rankingowe lub pozarankingowe. W meczu nierankingowym nasz ranking po prostu nie ulega zmianie. Nadal dostajemy XP-ki i złoto, także jest to idealny tryb na przykład do testowania jakiejś nowej talii czy jakichś nowych zagrywek bez ryzyka z tego, że stracimy coś w rankingu. No, ale wiadomo, że prawdziwi twardziele to grają tylko rankingi, bo to dodaje grze takiego specyficznego i pewnego smaczku. Kolejną wielką zmianą, którą też znajdziemy na stronie głównej, jest tryb widza. O, udało mi się go pokazać. Pojawia się teraz okienko, gdy otworzymy naszych znajomych, listę naszych znajomych i możemy teraz obejrzeć pojedynek, który właśnie grają. Nie widać, co prawda, karty mają w ręce nasi zawodnicy, których obserwujemy, a cały mecz będzie, że tak powiem, na szybko przewinięty do momentu, w którym się dzieje jakby na żywo. Jest to bardzo fajna opcja, można sobie się czegoś nauczyć, podpatrzeć, na przykład jak na lepsi gracze, ale najważniejszą rzeczą w tym jest to, że ten tryb działa też w lobby turnieju szwajcarskiego, czyli już można jakoś konstruktywnie spędzić czas oczekiwania na kolejny pojedynek, na przykład podpatrując zagrywki naszych przeciwników. Dobrze, idźmy dalej. A dalej mamy małą zmianę w kampanii. Zwiększono po prostu nagrody za wygranie każdej misji. Kiedyś było to 1000 zł, teraz jest to 5000. Chyba nie muszę Wam mówić, jak to wkurzyło ludzi, którzy skończyli tą kampanię przed aktualizacją. No, nic, takie życie.
Mamy tutaj też coś, co jest związane w zasadzie ściśle też z pewnym trofkiem, a mianowicie rekomenduj znajomemu. Teraz możemy grę polecić jakiemuś znajomemu, żeby sobie też z nim zagrać i mamy z tego pewne profity. Otrzymamy 1% zdobytych przez niego nagród w złocie, 10% zakupionych przez niego pieczęci i 2 dzikie karty za każdy kolejny 10 poziomów, które uda mu się osiągnąć. To jest jakby taki nasz uczeń, którego sobie polecamy, a on za to dostanie 6 talii standardowych po jednej dla każdej frakcji, czyli bardzo opłacalna sprawa. A związane jest to z pewnymi trofkami, jak już mówiłem, które znajdują się w nowej serii Zguba Gryfa. Bo gdy polecimy grę znajomemu, dostaniemy 15 tysięcy złota. Fajna sprawa. A gdy trzech naszych uczniów osiągnie poziom 10, dostaniemy 500 pieczęci. Spoko sprawa, naprawdę. Wspomniałem coś o Zgubie Gryfa i to jest kolejna ogromna nowość, czyli po prostu 100 nowych kart, którymi możemy grać. Oczywiście na początku, jak wiadomo, talenty będą dostępne tylko za pieczęci, ale pewnie tak jak w przypadku Serca Koszmarów, za jakiś czas będą dostępne za złoto. A dzięki temu na przykład pakiet Serca Koszmarów troszeczkę staniał. Karty ze Zguby Gryfa możemy zobaczyć sobie w ołtarzu życzeń i w ołtarzu życzeń też karty Serca Koszmarów staniały do poziomu kart z base setu drugiego. Ważną zmianą, którą wprowadza Zguba Gryfa, jest to, że teraz niektóre jednostki posiadają takie coś, nazywa się grupowanie. Jest to jakby nowa taktyka i polega ona na tym, że karty, które posiadają grupowanie, możemy je nakładać jakby na siebie, na to samo pole. I dzięki temu zwiększają się statystyki danej jednostki. Czyli w tym wypadku legionista Gryfa, gdy położymy takich legionistów trzech na jedno pole, ich atak będzie wynosił 3. Odwet 2 razy 4 to jest 6 i 3 razy 4 to jest 12, także całkiem spore statystyki. Nie wiem do końca jak to wygląda w praktyce. Nie mam ani jednej karty jeszcze ze Zguby Gryfa, dlatego wolę nie mówić, jak tym się gra, jak tym się posługuje. Gdy już się dorobię trochę kasy, gdy już Zguba Gryfa będzie znana za złoto, wtedy może zrobię kolejny filmik o grupowaniu, ale to może być naprawdę ciekawa zmiana wprowadzająca zupełnie nowe możliwości. Mam jeszcze małą zmianę w ołtarzu życzeń. A w ołtarzu życzeń i w ogóle w naszych kartach, gdy je przeglądamy, mamy opcje zaawansowane, coś takiego jak ukryj duplikaty. Dzięki temu karty, które mamy z różnych dodatków, co bym tu mógł pokazać, może najpierw odklikniemy to. No, niech będą uczeni. Mam 4 z base setu drugiego i 3 z któregoś dodatku. Zapomniałem, jak się nazywa oczywiście. Teraz przy kliknięciu ukryj duplikaty połączy nam się to w jedno i nie będziemy mieli tego jakby rozdzielonego. O, tutaj też widzimy, też mała zmiana. Ikonki różnych umiejętności, które posiadają dane jednostki czy zaklęcia, mamy również w formie ikonek. Tak, kanałowanie magii, a tak wygląda odporność na zaklęcia, na przykład unik i tak dalej, niewrażliwość na odwet. W zasadzie dodano jeszcze parę nowych osiągnięć. Parę nowych osiągnięć, ponieważ ze sklepu zniknęły gotowe talie podstawowe z base setu drugiego, zostały zastąpione, jeśli dobrze widzę, taliami, gdzie mamy bohaterów już ze Zguby Gryfa. Są one póki co pieruńsko drogie, ale być może za jakiś czas będą dostępne również za pieczęci. Ale to, że zniknęły te poprzednie talie, nie znaczy, że nie można ich zdobyć. Teraz są one po prostu w trofku. Wystarczy wygrać szybką grę z jakąkolwiek frakcją i dostaniemy talię tej frakcji. Jeszcze jakieś zmiany, które są wprowadzone, są typowo takimi bajerkami, a mianowicie jest to już słynna animacja przed rozpoczęciem pojedynku, która ukazuje nam naszych heroesów w zbliżeniu.
Tak, taki typowy bajerek. Myk. No i jeszcze coś, czego nie wiem, być może nie zauważyłem wcześniej, było, nie było. Teraz rzeczy, których jednostki czy zaklęcia, których nie możemy użyć, podświetla nam się na czerwono ten element, którego po prostu mamy w tym momencie za mało, aby daną jednostkę czy zaklęcie zagrać. Było czy nie było, nie pamiętam. To chyba wszystkie zmiany, przynajmniej te najważniejsze. Aha, bo jeszcze niektóre karty zbalansowano, coś tam od razu do Paryża się pozmieniało, ale myślę, że najważniejsze zmiany wam powiedziałem. Jeszcze w turnieju szwajcarskim, teraz mamy bardzo, bardzo ciekawe nagrody. Myślę, że teraz będą oblegane turnieje, bo mamy super pakiet Serca Koszmarów i super pakiet Zguby Gryfa za pierwsze miejsce, a za drugie pakiet Serca Koszmarów i pakiet Zguba Gryfa, którego nawet jeszcze w sklepie nie ma. Więc myślę, że warto pograć w turnieje szwajcarskie i wydać na nie swoje kuponki. Także myślę, że teraz już mam mój poradnik w miarę zaktualizowany. Nie pozostaje mi nic innego niż pofarmić trochę złota i poczekać, aż Zguba Gryfa będzie dostępna za złoto. Także ja wracam do gry, a wam już dziękuję i do zobaczenia.